Wiemy już, jak obliczyć pole prostokąta. W tym filmie chcę się skupić na tym, jak obliczyć pole trójkątów. Zaczniemy od trójkąta prostokątnego. Tutaj jest kąt 90 stopni. Trójkąt prostokątny ABC. Zastanówmy się, jak możemy obliczyć jego pole. Z trójkąta ABC możemy zbudować prostokąt i wtedy spróbować obliczyć pole części tego prostokąta. Najlepszym sposobem na zbudowanie tego prostokąta jest po prostu powielenie tego trójkąta ABC, a następnie odwrócenie go i przesunięcie w górę. Żeby upewnić się, że to na pewno będzie prostokąt, wiemy, że ten kąt ma 90 stopni. Załóżmy, że to jest kąt x, mamy x plus 90 plus to musi być równe 180, więc ten i ten łącznie muszą mieć 90 stopni, więc nazwijmy to 90 minus x. Teraz odwróćmy tę figurę. To będzie wyglądało tak. Będziemy mieć drugi trójkąt, który będzie wyglądał w ten sposób. Ten kąt prosty to ten kąt w wersji odwróconej. Ten kąt tutaj, ten x to ten kąt tutaj. I ten 90 minus x to teraz ten kąt tutaj. I widzimy, że x plus 90 minus x da nam kąt prosty. I dalej x plus 90 minus x daje nam kąt prosty. Mamy cztery boki i cztery kąty proste, więc na pewno mamy tu prostokąt. Ten prostokąt ma w sobie nasze dwa trójkąty. Możemy zapisać, możemy zapisać, że pole trójkąta ABC, pole trójkąta ABC, to właśnie oznaczają nawiasy. Pole trójkąta ABC będzie równe połowie pola całego naszego prostokąta. I nasz cały prostokąt, dodam tu jeszcze jeden punkt i nazwę go D. To będzie jedna druga pola prostokąta ABCD. Wiemy już, jak znaleźć pole prostokąta ABCD. Będzie ono równe. Będzie równe podstawie prostokąta. Będzie równe jednej drugiej tej części tutaj. Wezmę inny kolor. Pole ABCD jest równe podstawie lub szerokości prostokąta, czyli długości BC. Zapisuję to w nawiasie, ale to. BC to po prostu długość tego odcinka, ale ujmuję to w nawiasy, żeby litery nam się nie pomyliły. A więc to będzie ta podstawa lub ta szerokość razy wysokość prostokąta razy AD razy, przepraszam, razy AB. Zatem ta podstawa razy ta wysokość dają nam pole całego prostokąta, a pole naszego trójkąta prostokątnego to połowa tego. Więc mamy jedna, druga razy razy ta podstawa, razy ta wysokość to pole trójkąta prostokątnego. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli macie trójkąt prostokątny, ilekroć macie do czynienia z trójkątem prostokątnym, tutaj mamy kąt prosty, potrzebujemy kąta prostego, żeby to był trójkąt prostokątny. Ta podstawa ma długość b, a ten bok tutaj ma długość h. Wiesz, że pole, że pole będzie równe 1, 2 razy podstawa, Razy podstawa trójkąta to podstawa trójkąta BC. Razy wysokość trójkąta. Czyli można na to popatrzeć w ten sposób, jeśli chcecie bazować na tych odcinkach, lub po prostu jako podstawa, razy bok. Dobrze, wiemy, że ten wzór działa przy trójkątach prostokątnych. Zastanówmy się teraz nad innymi trójkątami, które niekoniecznie są trójkątami prostokątnymi. Więc tutaj mam jakiś dowolny trójkąt ABC. Zanim zacznę dochodzić do tego, jak obliczyć pole tego trójkąta, podzielę go na dwa trójkąty prostokątne. Więc poprowadzę prostą prostopadłą z punktu B. Ta prosta będzie prostopadła do podstawy AC. Nazwę ten punkt punktem D. W ten sposób zbudowaliśmy, zmieniliśmy ten trójkąt w dwa trójkąty prostokątne. Możemy więc powiedzieć, że pole, zapiszę to w ten sposób, Możemy powiedzieć, że pole trójkąta ABC, to jest to, co chcemy obliczyć, równa się polu tej figury, więc równa się polu trójkąta ABD, plus pole trójkąta plus pole tego fioletowego trójkąta, plus pole BCD. BCD. To jest bardzo przydatne, ponieważ wiemy, jak obliczyć pole trójkątów prostokątnych. Więc to jest 90 stopni i to także jest 90 stopni. Pole trójkąta ABD to jedna druga podstawy razy wysokość, więc to będzie 1 druga razy podstawa, czyli długość AD, więc jedna druga razy AD razy wysokość, która jest długością BD, pod warunkiem, że możemy je określić, więc to razy tę długość, więc BD to jest pole niebieskiego trójkąta. Teraz poznajmy pole fioletowego trójkąta. Po raz kolejny to jest trójkąt prostokątny, więc 1, druga, zapiszemy to na fioletowo. Więc to będzie 1, druga razy długość tej podstawy, dc, długość odcinka dc, razy jeszcze raz długość bd, razy jeszcze raz długość bd. Teraz możemy wyłączyć przed nawias jedną drugą i bd. Jedna druga i BD. Więc mamy 1 druga BD razy AD zostało nam AD. To nie jest ten sam odcień niebieskiego. Zostało nam AD plus DC. Plus DC i zamykamy nawias. Co to jest AD plus DC? AD to ta długość. A DC to ta długość, więc jeśli dodamy do siebie te długości, wychodzi nam długość AC. Więc to, więc to jest długość AC. Co nam zostaje? Pole trójkąta ABC równa się, wezmę nowy kolor, równa się jedna druga, zmienimy tu kolejność jedna druga razy, wezmę ten sam kolor razy AC AC razy BD razy BD. I co to takiego jest? Mamy tu 1 druga razy podstawa, czyli to AC razy wysokość, czyli BD. Więc ten wzór działa dla trójkątów prostokątnych, ale też dla innych trójkątów, o ile znamy ich wysokość. Tutaj wysokość to bok trójkąta prostokątnego, ale w oryginale w tym dowolnym trójkącie już tak nie jest. Ale jeśli znamy wysokość, to pole trójkąta to w dalszym ciągu 1 druga razy podstawa razy wysokość. A co z takim trójkątem? W jaki sposób obliczyć jego pole? Spróbujmy zrobić to samo. Zobaczmy, czy możemy przekształcić go na trójkąt prostokątny albo na kilka trójkątów prostokątnych. Najprościej zacząć od poprowadzenia wysokości z tego punktu. W jej spodku mamy kąt prosty. Nazwijmy to punktem D. Zależy nam. Próbujemy policzyć. Próbujemy policzyć pole trójkąta ABC. Więc na tym nam zależy. Chcemy policzyć pole trójkąta ABC. Ale pole trójkąta ABC będzie polem tego większego trójkąta prostokątnego, który utworzyliśmy. Więc będzie to pole trójkąta ADB. ADB minus pole tego mniejszego trójkąta minus pole tego mniejszego minus minus pole ADC. Ten niebieski to po prostu cały ten trójkąt. Cały trójkąt, żeby było jasne, o czym mówimy. Zatem jakie jest pole ADB wiemy już, jak obliczyć pole trójkątów prostokątnych. ADB pole ADB będzie równe 1 druga razy nasza podstawa, którą jest dB. dB. Długość odcinka dB razy nasza wysokość, czyli długość AD razy AD. Później od tego będziemy musieli odjąć pole tego mniejszego trójkąta, czyli 1 druga razy podstawa, czyli DC, czyli długość naszej podstawy razy wysokość, czyli AD. Zatem teraz możemy wyłączyć przed nawias 1 druga i AD, 1 druga i AD, więc wyłączamy 1 druga i AD, a w nawiasie pozostaje nam dB db minus dc. Minus dc. Co to jest db minus dc? Zaznaczę nawiasy na biału. Mamy db minus dc. Więc jeśli popatrzymy na długość, to db stanowi długość tej całej rzeczy, więc jeśli odejmiemy od niej długość dc, to zostanie nam cb. Więc to tutaj to jest cb. CB. Tak więc pole trójkąta ABC będzie równe 1 druga razy CB. Zmieniam tylko kolejność mnożenia żółty kolor 1 druga razy CB razy AD razy AD. I co dostajemy? Po raz kolejny mamy 1 druga razy podstawa razy podstawa razy wysokość. I po raz kolejny wysokość w tym przypadku. Ponieważ nie jest to trójkąt prostokątny, nie jest długością żadnego z boków. Ktoś musi podać nam taką informację, żebyśmy wiedzieli, ile wynosi ta wysokość. Ale ogólnie w przypadku trójkątów musimy wiedzieć, że pole wyliczamy ze wzoru 1 druga razy podstawa razy wysokość. Wysokość, jeśli mamy boki trójkąta prostokątnego, to łatwo ją określić, ale w innych przypadkach trzeba się bardziej napracować, żeby ją znaleźć. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że ten wykład okaże Wam się przydatny.